już ruszamy. Jak widzicie, mamy 224 385 km i 6:50. Hej! Hejka! Jest 27 sierpnia, godzina 7:04, a my wyruszyliśmy 15 minut temu. Ruszyliśmy spod domu, jedziemy na wakacje. Może zastanawiacie się, dokąd jedziemy? Nie, już widzowie wiedzą, już im wszystko nakreśliłem w pierwszym vlogu. Aha. Motovlogu. Plan jest taki, że jedziemy do Czarnogóry. Co z tego wyjdzie? Jak zawsze, los pokaże, czas pokaże. Zobaczymy. Zatem ruszamy. Na razie miasto puste, jest dzisiaj niedziela, także wszyscy jeszcze sobie śpią. Tak, no i ta wczesna pora plus niedziela to naprawdę da w efekcie pustki. Tomek chciał nagrać mgłę. Jesteśmy jeszcze w Polsce, ale czujemy się już jak w Rumunii albo w Bułgarii. Zobaczcie, konie jadą. No i przed nami jakiś wypadek z tego, co widzimy. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. Mamy policję, karetkę, jakiś motocykl. Nie było widać, co się wydarzyło. Może coś się nagrało, starałam się tak nie patrzeć. Ale motocykliści sprzeciwka się witali z tymi motocyklistami. To było akurat trochę dziwne. Jesteśmy już na Słowacji. Podróż przez Polskę minęła mi ekspresowo, ponieważ znaczącą część przespałam. Jakoś tak mnie... No, jestem dzisiaj trochę osłabiona. Gorzej się czuję. No i jakoś tak mnie zmogło, więc trochę się przespałam z 2 godziny, gdzie ja nigdy nie śpię w samochodzie i w podróży, ale jak widać, starość może już mnie dopada i się zmienia. No nieważne, w każdym razie jest godzina 12:30, no i już od jakiegoś czasu właśnie jesteśmy tutaj na terenie Słowacji. Jedziemy tak jak w zeszłym roku do Grecji, tą samą drogą, nawet pamiętam ją z zeszłego roku, niektóre takie bardziej charakterystyczne fragmenty. A jedziemy tędy, ponieważ nie chcieliśmy kupować winietki. W zeszłym roku to się sprawdziło i właśnie przyjechaliśmy tutaj bez opłat przez Słowację. Także w tym roku też tak chcemy zrobić. Nie wydłuża to jakoś za bardzo czasu właśnie przyjazdu przez Słowację. Także no, na taki mały kawałek stwierdziliśmy, że nie opłaca się kupować winietki. Na całym odcinku według map powinniśmy stracić 1,5 godziny. A w związku z tym, że zamierzamy jechać 2 dni i gdzieś tam się po prostu przespać w międzyczasie, więc... No nie wiem, 40 minut do godziny dłużej, prawda, dziennie. Chodzi o to, że na całym odcinku do Czarnogóry 1,5 godziny, tak? A nie na odcinku słowackim. Nie, tak. No bo na całym właśnie odcinku. Na Węgrzech też chcemy nie kupować winietki. Także właśnie na tych dwóch krajach no tyle powinniśmy stracić przez brak winiety. No ale dobra, jedziemy, pogoda piękna, jest upał. Gorąco, dobrze, że klima działa, odpukać. No i zobaczymy, jak będzie dalej nasza podróż przebiegała. A tak wyrzucamy śmieci. Podjechaliśmy pod sam kosz, żeby nie musieć wysiadać. I robimy to przez okno. Na zewnątrz jest pod 40 stopni, a nam się udało tutaj psa przemycić, więc cichutko. Mamy takie kanapki Maestro, inne niż u nas. Ciekawe, jak będą smakowały. Ciekawe. U nas już od dawna nie ma lodowego marzenia, a że ja uwielbiam desery z bitą śmietaną, to tutaj udało się taki zamówić. No i jeszcze kawka dla Tomka. No i pojedliśmy sobie w maku. Jest tak strasznie gorąco, więc dobrze, że udało się przemycić psa w środku. Chodź, pokażę wam, ile mamy stopni. Stoję na światłach i jak widać, albo nie widać, chyba widzicie, 39. O, zielona. A jak tu przyjechaliśmy, to chyba jeszcze więcej pokazywało, nie wiem. Ale wydaje mi się, że w McDonaldzie to już powinni, no jak to się mówi, zlikwidować ten zakaz wstępu psów do środka. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze obowiązuje, czy to już takie martwe są te naklejki na drzwiach. Ale no wszystko fajnie, że są te ogródki, w których można posiedzieć, ale właśnie no nie przy takiej pogodzie. Także nawet w takich bardziej prestiżowych restauracjach można wchodzić z psem, więc wydaje mi się, że w Macu tym bardziej powinno to być możliwe, no bo nie wiem, jak to inaczej zrobić. W każdym razie nikt nie zwrócił nam uwagi, a widzieli, że byliśmy z psem, także spoko. Ludzie po prostu się zachowują tak po ludzku, że tak to nazwę. Jesteśmy na jedzenie, skorzystaliśmy sobie z łazienki, także możemy jechać dalej. To, żeby przejechać całe Węgry, mamy niecałe 4 godziny. Tak, 3 godziny 50 minut, 263 km i dojedziemy do Serbii.
na godzinę 20.30 nam pokazuje GPS. Bezpłatnymi drogami. Oczywiście można byłoby uciąć właśnie wspomnianą godzinkę tutaj. Coś koło tego. No ale czy warto? Chyba nie. Uwaga, ląduje śmigłowiec. Nagrywamy helikopter. No, do takiego czegoś tu nie widziałem. Więc chyba nas tu nie było, no to wychodzi. Hej, my jesteśmy na parkingu na Węgrzech. Już w zasadzie no, przy końcówce Węgier, blisko granicy z Serbią. Tutaj zatankowaliśmy samochód właśnie tej stacji paliw i ja skorzystałam z toalety, teraz Tomek poszedł i zaraz przejdziemy się tutaj z czokusiem, bo wydaje się to w miarę takie cywilizowane miejsce, jakieś większe miasteczko. Stacja też była ok. No i tak jak wspomniałam, zbliżamy się do granicy z Serbią. No i jedziemy, już trochę mi się dłuży. Trasa dosyć taka nudna, przez te Węgry długo się jedzie. Trochę się ciągnie. O, Tomek, jak mam twoje wrażenia? No jakoś się jedzie tutaj tymi miejscowościami. No liczyłem się z tym, że będzie jak będzie. No bo jednak no, nie są to trasy szybkiego ruchu. No dobra, to bierzemy czekucia na spacer, trochę się rozruszamy, to może nam będzie lepiej zaraz siedzieć. Stwierdziliśmy, że na tej stacji paliw są dobre warunki, żeby sobie zjeść już kolację, więc tak też robimy. Usiedliśmy sobie tutaj na krawężniku. Zrobiliśmy sobie jakieś szybkie kanapki, więc jemy. Czekuś już po spacerku sobie odpoczywa. No i jest spoko. Szynki nam wyszło na styk. Mamy po 2 plasterki, a akurat było 4. Przynajmniej się nie zmarnuje. No. W tych upałach. Znaczy dzisiaj to była w klimie, więc nie jest źle. Potem jeszcze na koniec sobie skorzystamy tu z łazienki, bo właśnie są fajne warunki. Nie wiadomo jak będzie dalej, więc trzeba wykorzystywać sytuację. No i tak sobie jedziemy już nocą. Księżyc nam tutaj oświetla drogę. Droga w zasadzie pusta. I do przodu. A tak wygląda nasza ekipa. Widać tam pieska gdzieś? Nie. Zaraz wam go pokażę. Nie wiem, czy dostrzeżecie. Jak wyłączyłam nagranie, to piesek się pokazał. Gdzie on jest? Może go wcześniej już było widać? Nie wiem. O, widać go. Ma tutaj takie mikro okienko, przez które może wystawiać pyszczek. Zobaczcie, przed nami chyba straż pożarna na sygnale. Ale musiała się zatrzymać, bo zamykały się akurat rogatki, więc musi czekać na przejeździe. Więc ten, kto na nią czeka? To słabo, ale na szczęście szybko przejechał pociąg i szybko się otwierają, także pojedzie już sobie. Ciekawe, czy trafimy na jakiś wypadek, czy to jakaś inna akcja. GPS wyprowadził nas na taką wolną drogę. Ale tylko dlatego, bo wcześniej słuchaliśmy tak połowicznie map Google'a, która pokazywała omijaj pełne te płatne odcinki, a ewidentnie prowadziło nas na płatny odcinek, więc postanowiliśmy się wymiksować i znaleźć jakąkolwiek inną drogę bezpłatną. No i jak widać, tak wygląda bezpłatna droga. Więc ogólnie chyba coś poszło nie tak? Bo wcześniej w sumie Tom pokazywał, że to inną drogę bezpłatną, która też niby prowadziła na drogę płatną, więc nie, w sumie za bardzo się do tego nie przygotowałem, żeby powiedzieć, czy na pewno była droga płatna. Na drogę płatną M1 chyba to było, M5, ale to zweryfikuję sobie. No więc jedziemy tędy, zobaczymy, czy nas to dobrze wyprowadzi tak. W końcu. Jakiś jeszcze kilometr, a za kilometr powinniśmy mieć szerszą drogę. Już od kilometra jedziemy. No i tak to jest, jak się człowiek nie przygotuje. Na to wychodzi, że pozostałe 8 km musimy na pozostałe 8 km, a konkretnie 7,7 zakupić winietę, bo inaczej po prostu nie dojedziemy do tej granicy. Więc o tyle jechaliśmy wolniej, o 1,5 godziny, po to, aby no tutaj kupić winietę 8 km przed. No i spójrzcie, ciągle nas prowadzi na to przejście graniczne. Teraz ja wymusiłem takie mniejsze przejście graniczne obok, ale w dalszym ciągu nie chce nas poprowadzić. No i na uli telefonie sprawdziliśmy, że to małe przejście graniczne, o chwilę, o tutaj, jest w tym momencie zamknięte i dopiero jutro o 7 otwierają. Więc może dlatego nas po prostu prowadzi. No tak jak sprawdzaliśmy trasę za dnia, no to nic nie było na ten temat, a teraz dojechaliśmy tutaj w nocy i się okazało, że już jest zamknięte. No i skrupulatnie za... do tego po prostu nie podszedłem, nie sprawdziłem właśnie godzin otwarcia przejść granicznych. No w sumie logiczne, że ta trasa szybkiego ruchu powinna mieć czynne przejścia graniczne, a mniejsza może nie. Więc teraz nie będziemy kupować specjalnie winietki, żeby tylko przejść przez to, przez to przejście graniczne w tym momencie, a po prostu zdecydujemy się jutro spróbować podjechać tutaj, a my się po prostu prześpimy
w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, bo zaraz Ula Wam pewnie pokaże. Obecnie znajdujemy się na takim parkingu, na który wygląda dość przyjaźnie. O, a ten parking zresztą znajduje się w tym miejscu, tutaj. Zatem w ten sposób wygląda nasz dzisiejszy parking. Jak widzicie, mamy tutaj kamperka, a raczej kamperwana z Polski, więc mamy sąsiadów. Tutaj też trackerzy. Zatem my idziemy się z pieskiem przejść, zobaczymy jak okolica wygląda. Wstępnie fajnie, bo mamy taki jeden stolik, tutaj drugi stolik, więc taki mini camping. I tak mieliśmy już niedługo robić gdzieś nocleg, bo jest w sumie przed 11, zanim pójdziemy do łazienki, przygotujemy samochód do spania, też jeszcze trochę minie, także wypadałoby się przespać, no więc dużo nie stracimy, no bo przynajmniej tutaj jest właśnie fajny parking, taki wydaje się bezpieczny, jest łazienka, stoliki, także w sumie fajnie, że tak się może złożyło, a jutro rano akurat się na spokojnie ogarniemy, też właśnie sobie tu skorzystamy z łazienki i pojedziemy na tą granicę, która od 7 dopiero będzie otwarta. No zdecydowanie, właśnie nie ma co z tym walczyć. Jak widać, tak miało być. No i my już sobie tak leżymy. Jest dosyć gorąco, pootwieraliśmy okna, no ale słyszymy szum i ogólnie no to jest parking, więc nie jest zbyt cicho. No jeszcze przy autostradzie zlokalizowanym, więc ty masz swoje stopery, tak? Tak, wziąłem ze sobą stopery motocyklowe i teraz postanawiam je zaraz użyć, no żeby jakoś przespać tę noc, ale ja rozważam chyba otwarcie szyber dachu, kurczę. Owadów nie ma. Możemy otworzyć, bo tu nie ma owadów, a i tak jest głośno, i tak jest głośno. I w sumie też jest widno, bo mamy otwarte okna, alufoksy zdjęte, no i są latarnie, także to chyba dużo nam nie zmieni, a może będzie trochę chłodniej. No, dobra, ja w takim razie jeszcze idę. Także idziemy spać. Tak. Otwieramy szyber dach, tak, i idziemy ja idę otworzyć szyber dach i idziemy spać, więc widzimy się jutro rano. No pa. Hej. No i mamy dzisiaj debiut. Szyber dach otwarty. Zobaczymy jak się będzie spało. Jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy tak gorącej nocy. Nie, no pewnie mieliśmy. Ale a to były komary. Ale może w sumie nie mieliśmy. No nie wiem, nieważne. Idźmy już spać. Jest godzina 2:40, a my ewakuujemy się z tego parkingu. Nie dlatego, że już się wyspaliśmy, ale dlatego, że jest tutaj dość nieprzyjemnie. Tu na przykład mamy jeden z porzuconych samochodów, a po drugiej stronie jest ich bardzo, bardzo dużo. Dziwne jakieś czarne interesy się tu kręcą. Niestety nie wyspaliśmy się za bardzo, no ale jedziemy przed siebie. Wiecie, ogólnie to ja słodko spałem i wszystko grało, ale Ula mówi, że tutaj coś nie może spać, że ma jakieś złe przeczucie, a takich rzeczy nie można bagatelizować. Powiedziała mi, co czuję, słyszy, że jeden gościu się kręci, drugi się kręci, tutaj jeden koło nas się zaparkował. Cały czas siedział przy samochodzie z odpalonym silnikiem. Nagle kilku typa do niego wchodzi. Odjeżdżają dynamicznie. Kolejni przyjeżdżają, znowu stoją. Takie coś. No. Jak to przy granicy bywa? Na to wychodzi nic przyjemnego. W związku z tym nie doczekaliśmy do godziny 7, żeby otworzyli tą granicę oddaloną z tego miejsca 5 minut drogi. Więc kupiliśmy winietę po wszystkim, jak się okazało. Weszliśmy na tym jak zabłotki na medle. No, ale trudno. Tak jak wspomniałem, nie można bagatelizować takich przeczuć. Może wykupimy sobie tym bezpieczeństwo po prostu. No i jedziemy dalej. No. I zobaczymy, czy za godzinę się zatrzymamy i pójdziemy znowu spać, no albo za dwie, czy jednak już jedziemy na miejsce. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale ogólnie tego parkingu tutaj, gdzie zaznaczymy, nie polecamy. Jakieś takie złe wrażenie na nas. Znaczy, wiecie, śpią tu jakieś camperwany, camper nawet polski. Właśnie zaparkowaliśmy się koło takiego polskiego camperwana i tam w ogóle jest bardzo jasno, mówimy sobie, no będzie tak raźniej. No ale, no niestety, jakoś tak mimo wszystko. Zaraz między nami, chociaż tam było dość mało miejsca, to się tak na wcisk zaparkował, coś mi tam od początku nie pasowało. Więc, no dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że dalej będzie lepiej. No jasne, no to ruszamy. A to są właśnie te porozbijane samochody bez tablic, porzucone. Nie wiem, o co tu chodzi. Nowy parking, nowa szansa na wyspanie się. No, spróbujemy. Wydaje mi się, że tu powinno być ok. Jest mniej ogólnie ludzi, mniejsze zamieszanie, więc może też mniej jakichś takich elementów nieciekawych. No tak, mamy godzinę 4:18, więc jeszcze możemy się wyspać. Jeśli chodzi o sąsiadów, to tutaj mamy znowu Polaków. No i tak prezentuje się parking. Idziemy spać. No. To pa. Pa.